Cześć czołem, witam wszystkich w kolejnym specjalnym, limitowanym i jakim jeszcze? I nienumerowanym. Powiedziałem już, że nienumerowanym? Nie. Nie mówiłem. Odcinku podcastu Medycyna Integracyjna. I dzisiaj mam specjalnego gościa. Aldonę, przedstaw się. Cześć, jestem Aldona. Chciałam pozdrowić mamy. Dobra. A poza tym? Powiedz, czym się zajmujesz? Poza tym jestem diagnostą laboratoryjnym. A w sieci działam jako kobieta w laboratorium i uczę o tym, jak głupio nie umrzeć. A w moim słowniku głupio to na coś, czego można było uniknąć regularnymi badaniami. O, i to jest bardzo ważna informacja. To się wiąże z dużą odpowiedzialnością. W sensie dla każdego z nas. Tak. Dobra. Okej, okay, bo właśnie tak. Dlaczego też będziemy o tym rozmawiać? Dlatego, że badania laboratoryjne. Ja się tutaj akurat z tym absolutnie zgadzam. Już na dzień dobry. Zgadzam się z tym, że badania trzeba robić. Ale nie wszyscy robią, bo ja z kolei się z tym spotykam od takiej drugiej strony. Teraz jakby mnie ktoś nie znał, bo ja się też nie przedstawiłem. Jestem Maciek, jestem fizjoterapeutą, no i pracuję w gabinecie fizjoterapeutycznym. No i po prostu regularnie rozmawiam z pacjentami na takie tematy, jakby nie tylko tego, co aktualnie ich interesuje w kontekście tego, co akurat mi zgłaszają i z czym do mnie przyszli, no ale staram się też dbać tak o profilaktykę. No i tutaj jak zaczynam pytać o to, jakie badania robią, no to osoby, które no muszą robić, bo zostały jakoś przez los zmuszone do tego, żeby te badania były, no to robią. A jak nie muszą, to nie robią w ogóle. Tak, to potwierdzam. Że? Potwierdzam, że tak ludziom się nie chce robić badań, bo nawet ostatnio prowadziłam o tym prelekcję i też przygotowując się do tej prelekcji dotarłam do wielu ciekawych wniosków, że nikt nigdy nie żałował zrobionych badań, a tych zrobionych za późno już tak. Kurde, mocne. No, tak, bo bardzo dużo jest badań, które pozwoliłyby wykryć wcześniej choroby i można by im albo zapobiec, albo wyleczyć je na wcześniejszym stadium. Oczywiście też spotykałam się z takimi zarzutami, no, że przecież ktoś tam miał znajomego, który się badał regularnie, a pół roku po tych regularnych badaniach już nie żył, no bo nowotwór. I oczywiście można trafić w takie okienko i to też nie jest powiedziane, że wszystko się wykryje, ale znaczną część chorób można wykryć. I ludzie się nie badają, dlatego że oni nie mają takiego bezpośredniego powiązania, że to jest dla ich korzyści. Bo jak się nie badasz, nawet można zapytać twoich odbiorców, czy badali się miesiąc temu? Myślę, że większość nie. Czy badali się w ciągu ostatniego pół roku, roku? Myślę, że nie. Czy umarli? No nie umarli. Czy czują się gorzej? Nawet niekoniecznie, no bo nie mają powikłań w stylu boli mnie ręka, czuję się osłabiony po pobraniu krwi, nie mam siniaka. Czyli no chyba można badać i można się nie badać i można żyć. Nieźle żyć. Okej. Okay. Tak. No właśnie pytanie jak długo, bo to jest jak zwykle kwestia perspektywy. Tak. O której często nie myślimy, bo jesteśmy jeszcze na to po prostu za młodzi, się okazuje. Potem się okazuje, że mama miała rację. Że mama miała rację. No dobra, okej. Okay. Słuchaj, to tak, jak już trochę nastraszyliśmy wszystkich tym, że śmierć jest tuż za rogiem i że ona przyjdzie w momencie, którego najmniej się spodziewamy, to od czego zacząć? Bo ktoś powie, no dobra, okej, okay, będę się badał regularnie. To na razie jest, wiadomo, dużo powiedziane, ale jest chwilowy zapał, także musimy go czymś podsycić, jakimś konkretem. Co warto byłoby zbadać, jak jestem młody, zdrowy, w miarę ogarnięty, w miarę. I w sumie chyba nic mi takiego nie jest. To ja zawsze zalecam zaczynanie od małych kroczków, czyli uświadomienie sobie celu badania, czyli no badam się po to, żeby być zdrowym, czyli co mi to badanie da. Żeby nie ograniczyć się tylko do wizyty u lekarza i stwierdzenia, że no dzień dobry, chcę badania, tylko bo to jest bierna postawa. Ja zazwyczaj polecam, żeby najpierw zebrać całą swoją dokumentację medyczną, wysypać to na podłogę, wtedy jest większa motywacja, żeby jednak to posprzątać i ułożyć w chronologii takiej, by najświeższe dokumenty, wypisy, badania czy zdjęcia
znajdowały się jak najwyżej. No i to pomaga i naprawdę duża część osób pisała, że to pomaga, bo raz muszą to posprzątać, muszą to posegregować, bo a tutaj w biurku w szufladzie leży wynik, a gdzieś tam w szafie, gdzieś do rolek wepchnąłem jako zapychacz. Mhm. No i później jest problem, no bo lekarz też często chce, a nie ma takiej możliwości, żeby się odnieść do wcześniejszych badań. My na przykład z naszej perspektywy możemy sobie myśleć, no co tam lekarzowi powiedzą jakieś badania, kiedy miałem 14 lat. No ale to nam nic nie powiedzą, a może się okazać tak, że kiedy lekarz z dzisiejszymi badaniami, z naszymi objawami połączy kropki, to może wskazywać na zupełnie co innego, więc nie wybierać się od razu z marszu, z dzidą i z tarczą na badania, tylko najpierw wziąć to, co mamy i popatrzeć faktycznie, kiedy te ostatnie badania były. Później faktycznie udać się do lekarza, najlepiej do rodzinnego i poprosić o badania, o skierowanie na badania. Z tym, że trzeba pamiętać, że to będzie teraz trochę kontrowersyjne, co powiem. Każdemu się należy jedna morfologia w roku, ale nie ma na to pieniędzy, bo nie mamy pieniędzy na to, żeby wykonywać badania profilaktyczne, tylko wykonujemy badania w celu zdiagnozowania. Więc jeśli jest prosta matematyka, jeśli my pójdziemy na badanie profilaktyczne, żeby sprawdzić, czego nam nie ma, co nam nie doleka, no to tak jakby zabieramy komuś to, co mogłoby ją pomóc zdiagnozować. Okay. Czyli to nawet nie jest kontrowersyjne, tylko to jest prawda. No, nie powiedziałam tego głośno. Ja powiedziałem. Jakby co to biorę, to na siebie. Okej, okay, a co teraz w takiej sytuacji, jak no niby powinniśmy zrobić raz w roku, niby nam się należy i tak dalej, no ale z drugiej strony możemy nie dostać. A wypadałoby nadal coś z tym zrobić. No i trzeba byłoby wyłożyć z własnej kieszeni pewnie parę złotych. Możemy nie dostać, może się tak zdarzyć. Najprostszym rozwiązaniem jest krwiodawstwo. Wtedy dostajemy morfologię w pakiecie. Za darmo nam oznaczają. Dodatkowo jeszcze mamy oznaczany wirusy HIV, HCV i chyba jeszcze coś. I po prostu wtedy, jeśli do nas nie dzwonią, to jest dobrze. To znaczy, że jest negatywny. I tak, no i to mamy za darmo, po prostu muszą i tak to zbadać przy pobieraniu krwi. Jasne. Też mamy szybką, darmową konsultację z lekarzem, bo jeśli coś już jest nie tak w tej morfologii podstawowej, to raz, że nie zostaniemy dopuszczeni do pobrania krwi, do oddawania krwi, ale lekarz też, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak wynika, że lekarz też coś podpowie, że tutaj jest coś nie tak. Może by się pani zgłosiła za 3 miesiące, żeby zobaczyć, czy coś się zmieni, może była jakaś infekcja, czy coś w tym stylu. No więc to jest taki deal cebulowy trochę z pomaganiem, żeby tę morfologię zyskać. Natomiast jeśli ktoś nie może oddawać krwi, bo są też przeciwwskazania jak waga, ciśnienie i na przykład choroby tarczycy i inne też choroby, to niestety albo poszukać lepszego lekarza, który bardziej zrozumie to, że w sumie nie chcemy mu przysparzać roboty za 5 lat, tylko jakby żyjmy w dobrych stosunkach, ale na odległość. Albo zapłacić z własnej kieszeni. Często laboratoria komercyjne już mają takie swoje pogrupowane pakiety. Nie zawsze się z tymi pakietami zgadzam, bo czasami tam są rzeczy, które wcale nie dodają jakichś dużo wartości. Albo można sobie samemu taki pakiet zebrać. Okej, no dobra. To teraz przejdziemy do tego, jakie to mogłyby być pakiety. Czyli zaczynamy od kogoś takiego, kto jest taki właśnie względnie ogarnięty i zdrowy, to czy jest na przykład sens zrobić sobie samą morfologię, czy nie? Morfologia ma to do siebie, że mówi bardzo dużo, ale trzeba umieć ją czytać i na przykład w kontekście objawów. Czyli jeśli ktoś jest zdrowy i zrobi samą morfologię, to w morfologii może wyjść, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nie jest, bo często w morfologii też dopiero na samym końcu tego ciągu,
takiego biochemicznego, mhm. Uwydatniają się zmiany. Przykładem jest właśnie na przykład jest anemia z niedoboru żelaza. I to od razu powiem, żeby badać właśnie, jeśli podejrzewamy, a to jest bardzo częsty niedobór, zwłaszcza wśród kobiet, to nie badamy samego żelaza, ale ferytynę z żelazem, dlatego że ferytyna to jest magazyn żelaza i to funkcjonuje w taki sposób, że organizm chce zapewnić odpowiednią ilość żelaza, odpowiednie stężenie we krwi. Aha. Ferytyna magazynuje to w swoich komórkach, organizmu, najczęściej wątroby głównie, i po prostu wypuszcza ten magazyn. No to jest tak jak ze sklepem, czyli nikt nie trzyma towaru na magazynie, jeśli na sklepie towar schodzi. I kolejność w niedoborze żelaza jest taka, że najpierw właśnie obniża się ferytyna, później obniża się żelazo, a dopiero na samym końcu widać to w morfologii. Mhm. Więc samo badanie morfologii i żelaza może nie dać pełnego obrazu, a badając ferytynę widzielibyśmy, że już tu się coś dzieje i łatwiej jest, znowu analogicznie do sklepu, łatwiej jest uzupełnić magazyn o te kilka kartonów, niż dopiero jak już cały magazyn spustoszeje, cały sklep, dopiero uzupełniać sklep i magazyn, nie? Więc... Dokładnie. Dopiero wtedy się robi fuck up i trzeba myśleć o tym, skąd teraz wziąć towar. Więc, ale tak, w morfologii, z tego co wiem, jeszcze można to chyba zobaczyć po wielkości, nie? Krwinki tak, czerwonej. Tak, są mniejsze i mają mniej hemoglobiny. Okej. Okay. I to są też parametry, które mogą nam się zmienić później. Dobrze tak, rozumiem. Tak. Czyli najpierw ferytyna. Tak, później... erytrocyty żyją około 120 dni i one się wymieniają, więc siłą rzeczy no to nie będzie zmiana z dnia na dzień, nie? To może być jeszcze ta stara gwardia. Tak, tak, dokładnie. Okay. Dokładnie, to się zmienia po pewnym czasie. No i to też działa w drugą stronę, czyli jeśli nawet zaczniemy suplementować, to też ja zazwyczaj właśnie zalecam te 3 miesiące od wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, czy to wysiłku fizycznego, czy zmiany diety, żeby dopiero po 3 miesiącach sprawdzić, bo bardzo dużo substancji jest transportowanych przez erytrocyty, więc warto poczekać, aż cała pula tych erytrocytów się wymieni i mamy wtedy informację, czy coś się zadziało, czy się nie zadziało, a nie będziemy się zastanawiać, czy jednak ta większa część to są te stare erytrocyty sprzed zmiany, czy po zmianie. Dobra. Okej. Okay. No to teraz znowu mam kilka takich specjalistycznych pytań o to, już tak bardziej chyba dla mnie i dla innych fizjoterapeutów. Jak, no tak, tak jak już sobie to wcześniej ustaliliśmy jeszcze poza podcastem, ja akurat pacjentów dosyć często wysyłam na badania krwi. Widzę taką potrzebę raczej z racji tego, że pracuję głównie z pacjentami, którzy mają problemy takie gastryczne różnego rodzaju. A więc tutaj jeśli już mam podejrzenia powiedzmy co do tego, czy nam dobrze, czy niespecjalnie dobrze funkcjonują poszczególne narządy wewnętrzne i zastanawiam się, czy to byłoby przeciwwskazanie w ogóle do terapii, to w kontekście takiej diagnozy różnicowej też proszę pacjentów o wykonanie niektórych badań. I o tym moglibyśmy też chwilę powiedzieć w kilku takich przypadkach, które są, myślę, dosyć częste. Bo z tego co wiem, znowu tutaj może ktoś się ze mną nie zgodzi, ktoś, kto teraz tego słucha, ale tak jak rozmawiam z innymi terapeutami, rozmawiam z pacjentami, rozmawiam czasami ze studentami na zajęciach, to raczej tak niekoniecznie kojarzą, po co można byłoby w ogóle pacjenta na takie badania wysłać. Więc dosyć częstym problemem, który ostatnio obserwuję, są różnego rodzaju schorzenia dotyczące układu moczowo-płciowego. Nazwijmy to na razie tak dosyć ogólnie. Najczęściej to różnego rodzaju infekcje pęcherza, czasami jakieś problemy w ogóle z układem rodnym. Więc czy tutaj jakbym
ja czy jakiś inny fizjoterapeuta miał podejrzenie, że jest taki problem na przykład z pęcherzem, musielibyśmy wykluczyć, czy to jest problem jakiejś takiej natury, powiedzmy jakiejś infekcyjnej, albo jakiś inny taki, powiedzmy, problem kliniczny, to co warto byłoby może gdzieś w tym kontekście zbadać? Ja wiem, że to jest pewnie trudne pytanie, można o tym tutaj dużo mówić, bo tych schorzeń tutaj jest jakby bardzo dużo. Dużo się tutaj potrafi popsuć w tak naprawdę jednym niewielkim miejscu, ale od czego można byłoby zacząć? No jak pęcherz, to zazwyczaj sugerowałabym po prostu najzwyklejsze badanie ogólne moczu. Mhm. Ono jest bardzo często tak traktowane po macoszemu, już nikt go nie chce wykonywać. Ale... Za bardzo zwykłe. Tak, za bardzo zwykłe. I ale... za tanie. Ale naprawdę bardzo dużo możemy się dowiedzieć przez to, że wiele substancji bada się w moczu i ich pojawienie się lub nie może wskazywać właśnie na to, na którym etapie dochodzi do jakiejś nieprawidłowości. No ale żeby wykonać dobrze badanie moczu, to trzeba je pobrać. Mhm. I tutaj też pacjenci bardzo często się dziwią, że jak to przecież w sumie wystarczy nasikać do kubeczka. No, okazuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. O, dobra. Brzmi ciekawie. Tak, bo żeby pobrać prawidłową mocz, najczęściej badamy poranną próbkę moczu. Czyli zaraz po wstaniu. Jeśli to jest w ciągu dnia, to mówi się, że mocz powinien w pęcherzu zalegać około 4 godziny, co najmniej, żeby w miarę jak my chodzimy, to on też opłukuje ścianki pęcherza i zbiera odpowiednie substancje i komórki, żeby był taki referencyjny. Ale no najlepiej właśnie badać poranny mocz. I wtedy to wygląda tak, że wcześniej zaopatrujemy się w aptece w odpowiedni kubeczek. Są dwa rodzaje, od razu mówię. Jest jałowy i niejałowy. Mhm. Jałowy służy do pobierania moczu na posiew, czyli wiemy już, że tam są jakieś bakterie i ono idzie do ten kubeczek idzie specjalnie do konkretnego laboratorium mikrobiologicznego i tam nie może być mowy o tym, że doprowadzimy w jakikolwiek sposób inne bakterie, które nie pochodzą z moczu. Wtedy on jest najczęściej zafoliowany i pani w aptece czy pan zazwyczaj pytają, czy jałowy, czy niejałowy. No i do zwykłego badania moczu nam jest potrzebny zwykły kubeczek, taki nie musi być zafoliowany. On się normalnie otwiera. Może nie radziłabym tam grzebać paluchem w środku, ale nie trzeba jakoś tak naprawdę mocno uważać. Natomiast to, co jest trudne, to trzeba wstać i trzeba się podmyć. I zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinny się podmyć przed pobraniem moczu i wytrzeć najlepiej papierowym ręcznikiem, tak osuszyć ujście cewki moczowej, nawet nie jakoś mocno pocierać, bo istnieje znowu ryzyko, że dostaną się tam farfocle jakieś z papieru, więc osuszyć papierowym ręcznikiem. Jeśli nie ma, no to bawełnianym, ale raczej czystym, nie takim już używanym przez tydzień. I pobiera się mocz ze środkowego strumienia. I to polega na tym, że nie dzielimy moczu na prawy i lewy i bierzemy środkowy, tylko część porcji oddajemy do toalety, później część do kubeczka i już później swobodnie pozostałą część do toalety. Od razu mówię, że nie trzeba nalewać moczu po korek. Zazwyczaj wystarczy 10 do 15 ml na jedno badanie moczu. Warto tak pół kubeczka zostawić, bo czasami dzieje się tak, że próbówka w wirówce pęknie, czy gdzieś się zbije i później nie mamy materiału, żeby ewentualnie powtórzyć to badanie. Więc tak myślę, że optymalną objętością będzie pół takiego kubeczka. No i w takim kubeczku też przechowuje się dobową zbiórkę moczu. To jest już takie bardziej zaawansowane badanie. I tutaj warto wziąć sobie wolne, bo jest trochę uciążliwe i ciężko, można oczywiście, ale ciężko jest je wykonać w pracy. Najczęściej zbiera się cały mocz do słoika,
Można w aptece poprosić o odpowiednie środki zakwaszające, ale tu trzeba się też skonsultować z laboratorium, bo nie do wszystkich parametrów są wymagane, ale są niektóre parametry, gdzie trzeba właśnie zebrać, mieć środek taki zakwaszający, konserwujący. No i wtedy taki mocz przechowujemy w ciemnym, suchym miejscu, nie w lodówce. I to polega na tym, że po wstaniu rano cały mocz oddajemy do toalety i notujemy godzinę i od tego momentu przez całą dobę wszystkie próbki moczu, już wtedy nie ze środkowego strumienia, tylko cały mocz z całej doby zbieramy do tego słoika czy do pojemnika razem z porannym następnego dnia. Okay. I też całą próbkę tego porannego moczu wtedy po całej tej dobie zapisujemy, jaka jest łączna objętość, bo to jest później ważne, żeby obliczyć i całą diurezę i wydalanie niektórych substancji na ilość moczu. I zapisujemy tę objętość, tak jak powiedziałam, no i później już przelewamy porcję. Po prostu trzeba wymieszać trochę delikatnie ten mocz i porcję przelewamy do takiego kubeczka. I tak jak tutaj przy dobowej, tak i przy porannej, opisujemy ten kubeczek, żeby był opisany najlepiej na ściance, nie na wieczku, bo wieczko można przekręcić i pomylić później, żeby nie było problemu z identyfikacją pacjenta. Opisujemy najlepiej imieniem, nazwiskiem, można PESEL, warto. Jeśli ktoś się boi RODO, to uspokajam, że osoby pracujące w szpitalu, w laboratorium mają obowiązek zachowania tajemnicy i są uczone tego, jak pracować z takimi danymi wrażliwymi, więc to nic nie wycieknie. Nomen omen. Ale no, warto dobrze opisać, żeby później mieć pewność, że wy jako pacjenci, którzy tego słuchacie i też fizjoterapeuci, że po swojej stronie zrobiliście wszystko w porządku, jak najlepiej, że wiecie, że jeśli wystąpił błąd, to nie po waszej stronie. Okej, no dobra. Czyli często się zdarzają takie, powiedzmy, błędy, takie albo błędy laboratoryjne, albo błędy właśnie wynikające z tego, że ktoś się niespecjalnie dobrze przygotował do badań. Tak, często, bo pacjenci nie wiedzą, jak się przygotować do badań, nikt ich tego nie uczy. Lekarze, myślę, że nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że traktują to trochę po macoszemu. Aha. I często się zdarza, na przykład zdarzają się próbki moczu pobrane w czasie okresu. No nie powinno się tego robić, ponieważ nawet jeśli kobieta się dobrze umyła i gołym okiem nie widać tam żadnej próbki, żadnej krwi, to może ona się pojawić. Może się pojawić podczas oznaczania substancji. Może się pojawić, tak, że jest hemoglobina i wtedy nie wiemy, jakiego ona jest pochodzenia, a raczej Budzi trochę gdzieś tam czerwoną lampkę, nie? Jeśli się pojawia krew wynik w moczu. Gdzie jest właśnie krew w moczu, no to nie jest nic fajnego. I często dobre przygotowanie pozwala oszczędzić sobie dalszych dociekań, dalszych badań, które później się okazują, że były może wykonywane niepotrzebnie i niepotrzebnie się głowił i lekarz, i męczył pacjent. Drugim częstym błędem przy moczu jest to, że panowie też się nie podmywają i często w wyniku polucji lub stosunku dochodzi do tego, że w moczu są widoczne plemniki. One nie mają tutaj aż takiego znaczenia diagnostycznego, ale jeśli na przykład badanie byłoby kierowane przez urologa lub proktologa, to już ma znaczenie, nie? Dobra, to już w jakichś konkretnych gdzieś tam sytuacjach klinicznych, tak? Jak chce lekarz się dowiedzieć. Tak, no i nie uprawiamy seksu wieczorem i tak samo rano też nie uprawiamy seksu tutaj już do obu płci przed pobraniem moczu. Później już można, ale przed raczej nie. Okej, dobra. Też ważna informacja. Pewnie znowu część osób zasmuci, no ale niestety... Dobra, na szczęście też nie robi się codziennie tych badań. Tak, ale jak już jesteśmy przy takich smutnych informacjach, to przed pobraniem krwi też nie można. Dobra. Okej, to też dobrze wiedzieć. Także
mamy kilka rzeczy na czekliście, których rzeczy się nie powinno robić i co się powinno robić obowiązkowo przed badaniami. No dobra, to jeszcze wrócimy sobie na chwilę do badań z krwi, bo tutaj fajne rzeczy nam podałaś, na przykład w przypadku anemii, bo to znowu coś, co ja nawet dzisiaj chciałem trochę gdzieś tam z tobą poruszyć, bo ostatnio bardzo często się z tym spotykam, właśnie głównie oczywiście u pań, bo to jest jakby większa tendencja, ale też przy różnego rodzaju problemach w obrębie wątroby albo właśnie w problemach ginekologicznych, to jest niemalże nagminne, że pojawiają się te problemy albo z anemią z braku żelaza, to znacznie częściej, ale też na przykład z braku kwasu foliowego. Więc też może tutaj chyba o tym już sobie trochę powiedzieliśmy, ale czy masz może jeszcze jakiś pomysł, w jakich sytuacjach takie badania też albo wykonywać, albo czy jeszcze coś zbadać poza jakby samym żelazem, ferytyną i morfologią, bo tutaj mówiliśmy o żelazie, ale to nie zawsze jest przyczyna. Tak. Nie? Warto, to na pewno warto na swojej nowej drodze dbania o siebie wykonać taki przegląd badań. Też ciekawe, że wspomniałeś właśnie o kwasie foliowym, ponieważ też to jest dość popularny niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. I ciekawym jest to, że powoduje zupełnie odwrotne objawy w morfologii, czyli te krwinki są większe i może dojść do takiej sytuacji, to jest skrajna sytuacja, ale może dojść do takiej sytuacji, że pacjent ma niedobór i żelaza, i kwasu foliowego, więc obie rzeczy się niwelują lub pacjent ma i duże krwinki, i małe krwinki. Mhm. To też jest osobny parametr do tego, jest, który sprawdza, jaki jest przekrój krwinek. Rozbieżność między nimi, nie? Okej, czyli znowu trzeba tą morfologię trochę umieć przeczytać. Tak, trochę tak. Inne badanie, które warto wykonać, to ja zawsze zalecam taki przegląd całego ciała. Warto właśnie zrobić to na początku. No to już wspomniana morfologia, o której tutaj już trochę mówiliśmy. Później jest, schodzę trochę niżej, czyli tarczyca. I tutaj będzie TSH, FT3, FT4. To takie podstawowe, to już można zauważyć, jeśli oczywiście cały czas zakładamy, że pacjent czuje się zdrowy i nie ma jakichś tam objawów, bo to warto zawsze uściślić, że jeśli ktoś się czuje źle i jakieś objawy u siebie obserwuje, no to warto się przede wszystkim z lekarzem skonsultować, niż diagnozować się na własną rękę. Ale jeśli nie ma żadnych objawów, to właśnie TSH, FT3, FT4. To taki przegląd tarczycy. Później wątroba. To powiedziałabym, że właśnie alat aspat, bilirubina często. Trzustkę zbadamy glukozą na czczo. To jest całkiem popularne badanie i uznaje się je za takie przesiewowe w kierunku cukrzycy, bo najczęściej objawia się tym cukrzyca lub stan przedcukrzycowy, że jest właśnie nieprawidłowa ta glikemia na czczo. Oczywiście jest też druga strona medalu, czyli może być prawidłowa glikemia na czczo, ale źle sobie organizm radzi z samą glukozą. No i to wtedy wykryjemy już bardziej specjalistyczne badanie, tak zwaną krzywą cukrową. Czyli ale się to może, obciążamy. Tak, ale to może za chwilę o tym badaniu, bo to też jest ciekawe. Później, no to niżej, no to już wspomniane nerki, układ moczowy, to kreatynina i badanie ogólne moczu. Na całość powiedziałabym, że CRP, żeby sprawdzić, czy w ogóle się toczy jakiś stan zapalny w organizmie. U kobiet właśnie zalecam zazwyczaj tą ferytynę i żelazo. Natomiast u panów, no to PSA. Bo jest to główny marker przeciwko nowotworowi prostaty. I no siłą rzeczy u kobiet się nie wykonuje tego parametru.
ale jest jedno ciekawe badanie, o którym tu już mówiliśmy też, zanim zaczęliśmy poza nagrywać, kulisami, które nawet Maciek wykonał z tego, tak co się pochwalił, które mogą wykonać obie płcie, czyli test ciążowy. Po prostu do kupienia w aptece, nie wiem, 5 zł, 10 kosztuje i wykonujemy test ciążowy. Raz, że test ciążowy nie powinien wyjść dodatni również u kobiety, jeśli wie ona, że nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby zejść w ciążę, to może sugerować zmiany nowotworowe, a u mężczyzn standardowo też test powinien wyjść ujemny. W każdym przypadku. Natomiast jeśli jest dodatni, to też sugeruje właśnie zmiany nowotworowe, więc panowie, jeśli macie wykonać jedno badanie, to ze względu na waszą wrażliwość męskości zalecałabym właśnie test ciążowy. Test ciążowy, tak. Polecam, ja zrobiłem i okazuje się, że nie jestem w ciąży, także to nie jest nic strasznego. To nie straszna informacja. Nie, ani straszna informacja, ani badanie samo w sobie nie jest specjalnie straszne. Także nawet dużo, dużo przyjemniejsze niż pobieranie krwi. Okej. Okay. Wiesz co, tak, o dwie rzeczy tutaj cię w międzyczasie chciałem zapytać, bo tak, ja się bardzo często z tym spotykam, propos tarczycy, że pacjenci mają zlecone i wykonane tylko TSH, bez FT3, FT4. I co o tym sądzisz? Zdarza się tak, że jest samo TSH zlecone. To już duża jest informacja, bo to może tak pokrótce wytłumaczę, jak to działa. TSH jest wydzielane przez naszą przysadkę i to jest taki jakby posłaniec włączający tarczycę. Ona oczywiście działa cały czas, ale to TSH jest takie stymulujące, czyli przysadka wysyła ziomeczka do tarczycy i mówi, no trochę działamy, pobudzamy i włączamy dwójkę. Natomiast i wtedy tarczyca wydziela właśnie FT3, FT4. I organizm zwrotnie wychwytuje to FT3, FT4 i dowiaduje się, otrzymuje informację, że już jest odpowiednia ilość w organizmie i przysadka wtedy przestaje wydzielać TSH. Czyli ta kolejeczka do tarczycy się kończy i tarczyca wtedy dostaje sygnał, no okej, czyli tyle wystarczy. No tak. I po samym TSH możemy zauważyć właśnie, czy mamy nadczynność, czy niedoczynność. Bo jeśli będziemy mieć niedoczynność, czyli tarczyca sama z siebie wydziela mało hormonów swoich FT3 i FT4, to będzie zwiększone TSH, bo przysadka nie wie, dlaczego tak jest i będzie chciała pobudzać tę tarczycę. Natomiast jeśli mamy nadczynność i tych hormonów będzie dużo, to TSH będzie niskie. Oczywiście mówię o tym, jeśli problemy są w tarczycy, czyli to jest niedoczynność, zapomniałam słowa, pierwotna, tak. Okay. Niedoczynność i nadczynność pierwotna. Natomiast może być wtórna, gdzie problem leży właśnie w tych wyższych szeregach, czyli na przykład w przysadce, że to przysadka, w przysadce się coś zablokowało i zawiesiło i dlatego ona wysyła więcej hormonów. Ja zalecam, samo TSH, tak jak powiedziałam, bardzo dużo nam może powiedzieć o tym, jak to funkcjonuje. Natomiast FT3, FT4 nam dopełni tę informację, więc to nie jest tak, że to jest mus, ale daje nam większy ogląd. Okej, no dobra. I druga sprawa jeszcze dotycząca tej krzywej cukrowej. Zauważyłem, że dosyć dużo osób się boi tego badania. No ja się nie dziwię. Ja go nigdy nie miałem robionego. Ja też nie miałam tej wątpliwej przyjemności. Wątpliwej, tak. Słyszałem, że niespecjalnie smaczne jest, mimo tego, że trzeba tam dosyć dużo chyba cukru wypić. To jest, badanie jest o tyle problematyczne, że ilość jest wystandaryzowana i rządzi się bardzo, całe badanie rządzi się swoimi regułami i polega na tym, że przychodzimy na czczo. Czyli przypominam, a właściwie chyba nie powiedziałam o tym jeszcze, że to jest od 8 do 12 godzin bez jedzenia. I przychodzimy i dostajemy, chyba można zakupić to wcześniej w aptece. Nie wiem, czy w laboratoriach. Niektóre punkty mają, niektóre nie, więc warto się dopytać wcześniej. I dostajemy do wypicia tę glukozę rozpuszczoną w odpowiedniej ilości wody. To jest, z tego co pamiętam, 75 gram glukozy na 300 ml wody. I musimy to wypić w ciągu 5 minut.
I to jest taki, z tego co słyszałam, to jest taki ulepek. Taki, no, jakbyśmy lukier. 300 gram na 300 to faktycznie. Lukier pili trochę. Legenda głosi, że to jest tak jak z lukrecją. Komuś to smakuje. Komuś tak. I można to przeżyć ponoć. Na szczęście są glukozy o smaku cytrynowym i to trochę ta kwaskowość, ona nie wpływa na wynik badania, ale trochę łagodzi te doznania. Później, jak już się, właśnie będziemy mieć pobraną tę glukozę, krew na czczo, na glukozę, to dostajemy tę glukozę do wypicia i później jest ta łatwiejsza i trudniejsza część zarazem, czyli trzeba tę glukozę utrzymać w żołądku. Bardzo dużo pacjentów się skarży na to, że ma mdłości po prostu, zwłaszcza kobiety w ciąży. Bardzo trudno jest wykonać im to badanie, bo mają często mdłości same z siebie, a jeszcze dostają taki ulepek i bardzo trudno jest im to utrzymać w żołądku po prostu. A ta łatwiejsza część to po prostu siedzenie i przez 2 godziny, i to jest ważne, trzeba siedzieć w laboratorium. To nie jest czas, kiedy się wychodzi, a pacjenci często tak myślą, że spoko, to ja wrócę za 2 godziny, załatwię sobie, samochód, tak, ogarnę tak, rzeczy. Załatwię sobie coś w urzędzie, nie, zaklepię sobie kolejkę, zakupy zrobię. Skoczę na siłownię. Tak, no, to najlepiej jeszcze. A chodzi o to, że poprzez to badanie najprostsza opcja to jest taka, że dostajemy pobranie na czczo i po 2 godzinach po wypiciu tej glukozy. Natomiast czasami lekarze decydują się na wielopunktową krzywą, czyli żeby zobaczyć, jak konkretnie się plasuje ta krzywa, jak ona się kreśli. I wtedy są czasami wykonywane nawet co 15 minut pobrania, gdzie się z tym spotkałam. Najczęściej to jest właśnie albo co 2 godziny, po 2 godzinach, albo co godzinę. Czasami co pół, no to 15 minut to już jest takie naprawdę mocne sprawdzanie. I chodzi o to, że lekarz wtedy dostaje informację, jak organizm sobie z tą glukozą radzi. Najczęściej wykonuje się tę krzywą, żeby nie męczyć pacjenta 2 razy, no to się oznacza z insuliną. Czyli oznaczamy glukozę i od razu to, jak organizm odpowiada na tę glukozę. Nie tylko jak sobie z nią radzi, czy ona spada, czy rośnie w odpowiednim momencie, tylko też insulinę, czy w ogóle odpowiada na to, że organizm dostał glukozę. No i teraz jeśli coś wypijemy w tym samym czasie, no to rozcieńczamy tę glukozę, więc ułatwiamy zadanie organizmowi. Jeśli coś zjemy, to dokładamy glukozy i to nie jest zaznaczone na wyniku, więc lekarz dostanie informację, tak jakby organizm sobie nie radził z glukozą. Jeśli pójdziemy umyć samochód na przykład, to zużywamy tę glukozę, bo to jest paliwo dla naszych mięśni. Więc niejako też ułatwiamy sobie zadanie. No tak, czyli znowu kwestia przygotowania i zachowywania się w trakcie, kluczowa jak zawsze. Tak. Dobra. Tak. No, ja uważam, że i bardzo często mówię o przygotowaniu do badań po to, żeby pacjenci mieli pewność, że jak już zdecydowali się wkroczyć na tę drogę świadomego badania, że mają pewność, że oni po swojej stronie zrobili wszystko jak należy. Bo zdarzają się na przykład właśnie pacjenci, którzy... To już takie są śmieszki u nas w laboratorium opowiadane i to na studiach. W dalszym ciągu są pacjenci, którzy na przykład mocz przynoszą w słoiku po dżemie. No i no nie da się tego dokładnie umyć. I tam zostają te resztki dżemu, nawet mimo, że ich nie widać. I później wychodzi, że na przykład w moczu jest glukoza, której nie powinno być. Już też wspomniany okres. A do badania krwi to też przychodzą pacjenci, no że oni tak nie mogli wytrzymać i tak zjedli pół kanapeczki. No i czy to może być? Skończyli melanż o 6 rano. Na przykład. Najczęściej może być. Jest duża liczba badań, na które ten posiłek nie wpływa aż tak bardzo. Ale... I nawet naukowcy skłaniają się ku temu, żeby zacząć oznaczać
jakieś parametry normalnie po posiłku, ponieważ no, fizjologicznie rzadko kto ma tak, że przez 8 godzin nic nie je w ciągu dnia, więc samo bycie na czczo nie jest do końca fizjologiczne, chyba że to jest właśnie po śnie. Mhm. No chyba, że ktoś się budzi co 3 godziny, musi coś zjeść. Ale no, to też się zdarza podobno. I dlaczego w ogóle jesteśmy na czczo? No dlatego, że to jest wystandaryzowane, ponieważ jest tyle diet różnych i tyle stylów żywieniowych, że trzeba by ustalić wartości referencyjne dla bardzo dużej ilości, dla bardzo dużej liczby grup osób. Bo musielibyśmy ustalić osobne wartości dla wegetarian, dla wegan, dla tych, co jedzą śniadanie o 8, dla tych, co jedzą śniadanie o 12, dla tych, co w ogóle nie jedzą śniadanie i przychodzą do obiadu. No i to jest trudniejsze, więc łatwiej jest pacjentom przekazać. Mam nadzieję, że ktoś to przekazuje jednak, żeby być na czczo. Akurat bycie na czczo to już się utarło, że tak pacjenci wiedzą, że mają być na czczo. No i powtórzę, to jest 8 do 12 godzin. Natomiast co jeśli ktoś stosuje post przerywany? I to nie ma sensu się też zmuszać na lekką kolację. Trzeba obserwować swój organizm. Ja na przykład bardzo często jem ostatni posiłek koło 15 i nie jestem już później głodna. Ale wiem, że następnego dnia, jeśli miałabym się udać na badania, to mi się nic nie stanie. Ja nie zemdleję, nie będzie mi słabo, ponieważ znam już organizm swój. Natomiast może się zdarzyć tak, że ktoś inny też na przykład ostatni posiłek zjada zazwyczaj koło 15, ale następnego dnia, gdyby miał pobranie krwi, no to będzie mu słabo. Więc wtedy warto zjeść jednak jakąś taką lżejszą kolację jeszcze później, pilnując tego czasu, żeby sprawdzić, o której się ma pobranie. Są punkty pobrań, które mają na przykład otwarte już od 6, więc warto sobie sprawdzić, o której mniej więcej będziemy mieli to pobranie. Dzień przed pobraniem nie ćwiczymy jakoś intensywnie. Najlepiej w ogóle. Też nie uprawiamy seksu, nie pijemy alkoholu, więc straszne rzeczy tutaj opowiadam. Nie wiem, czy mnie Maciek zaraz tu nie wyrzuci z tego podcastu. W ogóle można coś fajnego robić na dzień przed? Czy? Można nic nie zmieniać. To jest jeden z wielu błędów, gdzie pacjenci w trosce o to, żeby badania wyszły lepiej, bardzo często coś zmieniają. Czyli najczęściej są to pacjenci, u których podejrzewa się cukrzycę lub pacjenci lekko, na przykład otyli z lekką nadwagą, gdzie boją się z oczywistych względów, że coś tam im wyjdzie. Więc dzień na sałatkę. Tak. I to dzień przed badaniami na przykład rezygnują totalnie z cukru. No to jest tak, że jeśli jesz tego pączka codziennie o 17, to twój organizm już wie, że ty jesz tego pączka codziennie o 17. On się na to przygotowuje, on się do tego dostosowuje. Natomiast kiedy mu zabierzesz tego pączka, to on i tak w uproszczeniu, wyśle tę insulinę, bo on wie, że za chwilę pewnie będzie pączek. No a nie ma tego pączka. A insulina jest. I często przedobrzają, albo na przykład stwierdzają, że teraz w tym tygodniu odbędą wszystkie treningi świata. Wszystkie stosunki i wszystkie treningi świata z ostatnich 3 miesięcy, bo na pewno coś schudną i badania wyjdą lepiej. No nie wyjdą, ponieważ nie wiem, czy was też tego uczyli, ale przynajmniej nas tego uczyli, że wysiłek fizyczny niejako dla organizmu jest stanem zapalnym, żeby mięśnie mogły rosnąć i się rozwijać, no to one mają taki trochę stan zapalny. No i to widać w badaniach. Jeśli właśnie wykonamy CRP, kreatyninę po wysiłku, i to będzie to widać, tak samo w białku w moczu. Białko w moczu też się pojawia właśnie na przykład oprócz stanów patologicznych, też po jakimś dużym wysiłku. Więc no to będzie widać i jeśli stwierdzicie, że jednak w czwartek macie badania i w środę to będzie dzień nóg, góry i w ogóle jeszcze cardio. 5 kilometrów na siłownię przejdę sam, a właściwie przebiegnę sprintem. No to później w badaniach wam wyjdzie jeden wielki stan zapalny, no bo organizm nie jest do tego dostosowany. Natomiast są osoby, które trenują intensywnie cały czas, a wypada im czas badań, więc zazwyczaj wtedy organizm też jest do tego dostosowany. Też wie, jaki już jest ten typ treningu.
I wtedy zazwyczaj mówię, żeby jeśli można, to żeby zrezygnować z tego treningu na dzień przed. Jeśli nie można, to byleby był lżejszy i raczej w pierwszej połowie dnia, żeby jak najbardziej oddalić to od tego czasu pobrania krwi. Mhm. Wow. No i też jeszcze warto pamiętać o suplementach, mhm. że naczczo, no to jest naczczo bez jedzenia. Można się napić, nawet warto się napić szklankę wody niegazowanej. Mhm. Niestety znowu nie piwa, nie kawy i nie herbaty. Wody niegazowanej. I nawet to minimalizuje ryzyko siniaka, bo pozwala wypełnić naczynia. Suplementy wtedy raczej po pobraniu, ponieważ chcemy sprawdzić, nawet jeśli sprawdzamy ich poziom, to, no to wyjdzie nam to, co przyjęliśmy przed chwilą. Mhm. I zazwyczaj okay. mówię 24 godziny. Fajnie by było, jakby to były 2 dni przerwy od suplementów. Wyjątkiem jest biotyna, bo biotyna jest używana też w różnych, do oznaczania różnych parametrów, między innymi tarczycy, zależnie od analizatora, ale warto wziąć na to poprawkę i tę biotynę trzeba odstawić tak z tydzień przed badaniami, mhm. żeby nam nie wyszły głupoty. Dobra. No. No i też jeszcze są badania, znaczy są leki na tarczyce, które pacjenci często przyjmują na czczo. No i tutaj znowu wracamy do punktu pierwszego, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli świadomość badań. Jeśli musimy się tu skonsultować z lekarzem pod tym względem, że jeśli chcemy sprawdzić, jak ta tarczyca funkcjonuje sama, to będziemy pamiętać, żeby te leki pominąć mhm. i przyjąć dopiero po pobraniu krwi. Natomiast jeśli chcemy sprawdzić, czy ta dawka jest odpowiednio dobrana, no to wtedy będziemy mieć pobranie po przyjęciu leków. Ale tak jak mówię, trzeba tutaj się skonsultować z lekarzem. Co on raczej... tak naprawdę miał na myśli, tak, kierując nas na to tak, badanie. Tak, żeby nie robić mhm. na własną rękę, a też nie no, zniwelować ryzyko, że trzeba będzie jeszcze raz podejść i poprosić mhm. o badania. Dobra. Wow. Strasznie dużo rzeczy nam wyszło. A strasznie proste. Strasznie proste. Okej. Okay. Proste i nieproste, bo to oczywiście znowu zależy od punktu siedzenia. Dobra. Okej, okay. Więc tak. Ja tutaj podsumuję dla osób, które nas słuchają, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o samych niefajnych rzeczach, czyli o tym, że trzeba się regularnie dać ukłuć i odnieść trochę moczu do analizy i zrobić test ciążowy. Oraz o całej masie znowu rzeczy, które są bardzo fajne, ale nie można ich robić przed badaniami. Także o tym wszystkim musimy pamiętać. No i oczywiście brać pod uwagę to, że lepiej jest zrezygnować z jednego dnia wszystkich przyjemności, po to, żebyśmy mogli cieszyć się jeszcze nimi przez resztę życia. Tak. Więc bierzemy to absolutnie serio. Tak. I też jeszcze chciałabym dodać, dlaczego właśnie warto się badać? To po to, żeby znać swój standard. I to jest takie bardzo przemawiające, przynajmniej do mnie, bo jeśli znamy swój standard, badamy się regularnie, to wiemy też, no, poznajmy lepiej nasz organizm. I badając się regularnie, wiemy, że co roku ten parametr wychodzi w takich granicach, łatwiej będzie zauważyć różnice, jeśli kolejnego roku ten parametr będzie zupełnie w innych granicach oscylował. Czyli na przykład był w tych górnych widełkach, a teraz się nagle okazuje, że jest w dolnych. Tak. Ja zawsze mówię o tym na przykładzie mojej temperatury ciała. Od jakiegoś czasu badam ją regularnie, codziennie rano, tym samym termometrem, w tym samym dole pachowym, zaraz po przebudzeniu. I na przykład ja wiem, że moja temperatura ciała to jest poniżej 36 stopni. Gdzie standardowo, książkowo otarło się, że to jest 36,6. Natomiast ja, przez to, że ją badam, wiem, jak ta temperatura ciała wygląda. I pewnego pięknego dnia zimowego, pół roku po rozpoczęciu mojej pierwszej poważnej pracy w laboratorium, czułam się taka mocno rozbita. Jeszcze nie miałam do czynienia z panem ZUS-em wtedy i chorobowym. I zmierzyłam temperaturę i miałam 37 stopni.
No więc jakbym poszła do lekarza tak z marszu i powiedziała, że mam 37 stopni, co też uczyniłam, no to lekarz się tak na mnie spojrzał, tak to... Naprawdę? Serio? Tak, ja pewnie jakbym była facetem, to by się mnie zapytali, czy już spisałam testament, ale no nie byłam wtedy i nadal nie jestem. Ale wtedy wytłumaczyłam pani doktor, że dla mnie to jest skok o prawie 1,5 stopnia, czyli... Analogicznie, jeśli ktoś ma tę książkową temperaturę 36,6, no to tak jakby miał 38 stopni. Mhm. Więc to już wtedy robi wrażenie, prawda? Bo to już 38, a nie no jakieś tak. 37. No i dzięki temu ona mi uwierzyła, że faktycznie to jest już dla mojego organizmu no duże podbicie, bo to jest 1,5 stopnia. Więc znowu, dzięki temu, że ja badałam regularnie tę temperaturę, wiedziałam, jaki jest mój standard, wiedziałam, jak mój organizm funkcjonuje na co dzień i łatwiej mi było zauważyć te zmiany. A gdybym tego nie robiła, no to pewnie też bym założyła, że pewnie mam te 36,6 i mam 37, no to sama bym sobie powiedziała, no bez jaj, no nie będę z tym szła do lekarza, nie? Mimo, że faktycznie się źle już czułam. I to jest ważne, żeby się właśnie regularnie badać i poznać ten swój standard, ponieważ wartości referencyjne, trochę się tak mówi, no są dla zdrowych ludzi. I nierzadko jest tak, że pacjenci badają się regularnie i dobrze się czują, nic im nie dolega, a ich wynik parametru odbiega od wartości referencyjnych. Więc warto wtedy zrobić kontrolę po 3 miesiącach. Jeśli nic się nie zmieni, to znowu po 1,5 roku. Jeśli jest tak samo i dalej nie obserwujemy u siebie żadnych niepokojących objawów, wtedy już zostawić ten parametr i co roku go po prostu kontrolować. I łatwiej wtedy będzie zauważyć, że coś jest nie tak. Na przykład nagle wskoczył w wartości referencyjne. I się zastanowić, czy coś zmieniłem, czy ja coś prowadziłem, czy coś ogólnie się zmieniło, czy może zauważam jakieś inne objawy, nie? I też wtedy no, regularnie wykonywane badania dają lekarzowi ścieżkę, jaką organizm przechodzi każdego roku, nie? Więc to też chciałam, żeby wybrzmiało, że warto się badać, żeby poznać właściwie tak naprawdę swoje ciało. Okej, okay. Dobra. Chyba wyczerpałem wszystko, co chciałem ci dzisiaj zapytać. No to nie było jakichś takich trudnych pytań, a obiecywałeś. No, obiecywałem, że właśnie nie będą wybitnie trudne. Okej. Okay. Jak chcesz, to następnym razem się spotkamy, wymyślę jakąś taką serię 10 najtrudniejszych pytań do diagnosty i zrobimy teleturniej. Jeśli ktoś ma pytania, to ja na swoim profilu Kobieta w Laboratorium na Instagramie co czwartek właśnie prowadzę serię Zapytaj Diagnostę i tam zdarzają się trudne pytania. Dobra. Ale dzielnie na nie odpowiadam. Wiem, obserwuję regularnie. Właśnie teraz następne pytanie miało być takie, gdzie cię można znaleźć, żebyś przypomniała, ale właśnie przypomniałaś gdzie. Tak, Instagram, Facebook i strona internetowa, wszystko Kobieta w Laboratorium. Dobra. Okej. Okay. Super. Także słuchajcie. Kończymy zatem nasz kolejny nienumerowany odcinek Medycyny Integracyjnej. I tobie oczywiście dziękuję za to, że mnie odwiedziłaś. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.